Witamy w Minucie Surówki. W ramach tej minuty chciałem lansować chodzenie w piżamach. Proszę Państwa, to jest prawdziwa piżama. Jest dzisiaj mroźno. Wspaniała, flanelowa, cieplutka piżama przez cały dzień. Tylko jak się tak chodzi przez cały dzień w tej piżamie, to potem trzeba mieć nową na wieczór. Ale polecam. I się nie obcyndalajmy, tylko chodźmy w piżamach. Ale prawdziwym tematem jest wspólnota TZ. Na przełomie roku znów po raz kolejny do Wrocławia przyjechała wspólnota TZ, ekumeniczna, wspólnota założona przez nieżyjącego już brata Roger. I dzisiaj mamy do czynienia z taką sytuacją, że ja jako głęboko wierzący ateista nie mam żadnych szans właściwie w tym uczestniczyć, chyba tylko jako obserwator. Tym bardziej chciałbym wspomnieć, że na przełomie 89 i 90 roku byłem współorganizatorem w pewnym zakresie spotkania wspólnoty TZ. Brat Roger, trzecia osoba po Janie Pawle II i matce Teresie z Kalkuty, wtedy trzecia osoba w kościele, uwaga, nie tylko katolicki. Bo wspólnota TZ jest niesamowitym, wspaniałym tworem, wytworem II Soboru Watykańskiego, myślenia ekumenicznego, idei brata Roże, które to rzeczy w ryzykowym kościele są w jakiejś absolutnej defensywie. I naprawdę wtedy na przełomie 89 i 90 roku spotkanie wspólnoty TZ wstrząsnęło miastem. Nie tylko dlatego, że uczestnicy z całego świata mieszkali u Wrocławian. Też dlatego, że ludzie po raz pierwszy zobaczyli się, że młodzież katolicka trzymająca się za ręce całuje się na ulicach. To był jednak pewien przełom, a ja nie zapomnę z tamtej wspólnoty tezy jednej rzeczy. Otóż przyjechała Włoszka i przywiozła, uwaga, prawdziwą czekoladę, a nie produkt czekoladopodobny. Dlaczego to było wstrząsające? Z dwóch powodów. Po pierwsze, nie można było dostać nigdzie prawdziwej czekolady. Po drugie, ta Włoszka powiedziała wtedy, że ona oddaje tę czekoladę, bo jej matka w północnych Włoszech w 1945 roku przeżyła dzięki żołnierzom Andersa, którzy karmili ją prawdziwą angielską czekoladą.